Kurde, Kongo super przygodami. Teraz tak, tu przydałoby się konie zrobić. Kuń. Aha, dobra, ja tu straciłem moich robotników. I tutaj też straciłem moich robotników. Jakim cudem? Kiedy ja wszystkich potraciłem tak tych robotników? Dobra, będę musiał sobie kupić ich po prostu. Może zwiadowcy przyszli. No właśnie też tak mi się wydaje, że ci zwiadowcy mieli kurde opierdzielić tutaj mnie z ludzi. W takim razie kupimy sobie tych budowniczych, bo mam tyle złota, że muszę coś z tym robić. Goniu teraz jeszcze stoi, kurde, i nic nie robi. Dobra robota, Goniu. A ty z tych plantacji tutaj dostaję dosyć dużo. No nieźle, no nieźle. Tartaki by się kurde przydały. Zaraz zobaczę, gdzie są te tartaki. Tartaki są gdzieś daleko. A nie, dobra, one są tutaj. Nie, to ja muszę to zaraz zraszować, autentycznie. Niech to się dokończy, a ja później polecę właśnie tędy dołem. Inżynieria i mechanika, dobra. Te tartaki to jest tak genialna sprawa, mi się tak przydało tutaj, żeby produkcję trochę podboostować. Tartaki można w każdym lesie, nie? Dać. W piątce szybkość jakieś 7 na 10, nie było źle, a tu może 5,5 na 10? Naprawdę? Co ty kurde gadasz, jest o wiele szybsza rozgrywka. Tylko ja akurat gram teraz, słuchajcie, tak mniej agresywnie, szczerze mówiąc, i co się pewnie okaże, że kurde będę grał mega, mega nieagresywnie. A nie, czekajcie, to musi iść tutaj, a ci muszą... Ci procarze, dajmy sobie ich tu. No ci niech zbadają ten teren, tu może zaraz coś zobaczymy. Okej, musimy tych zwiadowców dorwać. Kot, przestań, zamknij mordę. Nie miał już mi tutaj. Zobaczymy, jak to wyglądamy, jeżeli chodzi o punkty. Nieznany gracz, epoka... Wielki prorok. Ktoś tutaj zaraz zostanie wielkiego proroka. Wielki naukowiec, wielki pisarz. O, tak. Homer. Całkiem dobrze nam idzie tutaj, szczerze mówiąc. No nieźle. Już ktoś z wielkiego proroka zdobył. Kot, zamknij się. Czy ty chcesz kupę? Kończycie tu ręcznie. Wszyscy robicie jeszcze coś. Kończyć. Miau. Dobra. Kiedy WoW? Jak był WoW, to nie byłeś. No to teraz nie będziesz miał WoWa. Zamknij się. Jest typowy kot. On chce wyjść, żeby chodzić po domu i miauczyć i budzić dziecko po prostu. Marta, ty żyjesz w ogóle? Ja religię wybieram. A bo ty proroka dostałaś. Czy kto to teraz proroka dostał? Pewnie on. Ja dostałam. Arabia dostaje automatycznie, jak już jest kilka religii. Chewbacca, ja się nie zgadzam, bo zawartość w podstawowej wersji cywki piątki była jeszcze gorsza, balans był jeszcze gorszy i no, optymalizacja moim zdaniem jest bardzo dobra, jest bardzo, bardzo dobra. No i bijecie, kocie, no i kurde, lecę cię w tubę, w no i co? Gdzie ty uciekasz za łóżko? No chodź tu. Uciek. Masz szczęście, kocie, bo już leciała ręka sprawiedliwości. Ręka sprawiedliwości kota. O Jezu, zanim Marta się wczyta teraz w tę religię. Powiedz mi, Marta, jak to jest stworzyć religię? Właśnie. Śk. Ja cię słyszę i widzę, gnoju. Co za koleś. Mój kot zachowuje się identycznie, siedzi po prostu przed pokoju i drze mordę. No, dosłownie, ja nie wiem, co mu jest. Niewidzialna ręka rynku, tak. Kocie idzie po ciebie, niewidzialna ręka rynku. No, trzeba te dzielnice, kurde, w końcu pokończyć. Tu trzeba tą produkcję zaraz załączyć. Ło Marta, ło kurde. No ale cóż, religia to trudny temat. Czy wybrałam? Co ci chodzi?
No, bo który jeszcze nie skończyłaś? Nie, już zrobiłam. No, teraz tak. Dobra, zobaczmy, czy 30 gości tu są. Coś tu znalazłem. Co? Kończony. O, ale miło. Mogłem się pożnąć. Dobra, zabiłem jakiegoś zwiadowcę gnoja. To tędy on tutaj znalazł, okej. Okay. Ja już skończyłem, nie mam co tu robić, kurde. Pojemność tych tytułów, o Boże. Ekonomiści na czacie. End of justice. No, znaczy, szczerze mówiąc, to ta cywilizacja stara się właśnie walczyć z tak zwanym problemem dodatków cywilizacji, gdzie ta gra tak naprawdę staje się wartościowa dopiero po latach, gdy ona tam nabiera tego pędu oraz licznych dodatków. No, ale bo ona jest jak dobre wino. Jest jak dobre wino, im starsze, tym lepsze. Jeszcze Gonio i Mr. Elite. Kurde, dlaczego Gorgo mnie nie lubi, no? No, nikogo nie lubi chyba. Dobra. A wyślę do niej delegację. A nie, nie mogę, bo które gdzieś tam nie zakończyłem. O, no to Nexus, naszykuj się. Co to znaczy? No, na hoplitów. Nie tym razem, nie, what the fuck? Ona z Laventą walczy teraz. No ja ją... Ale to skończy się Laventa, skończy się tam być. No ale... Dobra, kończymy. Jeszcze to trochę to chyba potrwa, wiesz? Dobra. Musiałem mu, kurde, przypomnieć, co to znaczy, kurde. O, są ci zwiadowcy. No, tutaj oni są. No, to gnojki. Dzień dobry. Mamy teraz to. Młyn wodny, ciężkie rydwany. Tak sobie to zróbmy. Teraz co my tu możemy zrobić? Wysłać... Emisariusza możemy. Tu da mi to, tu da mi to. To jest każdy ten. Jest przy produkcji jednostek, a tutaj jest w każdej dzielnicy biznesowej. Aha, ja nie mam dzielnicy biznesowej. Lota w stolicy, dzielnicy biznesowej, dzielnicy biznesowej. Czyli to jest przy produkcji jednostek w stolicy, dzielnicy wojskowej, czyli to jest. Kurde, nie mam gdzie tego wysłać. Trzeba się na razie do Jakarty. Choć w sumie mógłbym wysłać. Dobra, na razie zróbmy tak. Okej. No, tam możemy kopalnię sobie zbudować. Jak swoją drogą, bardzo opłaca się też robić różnego rodzaju projekty, które tam są. Ja przez las też. Okej. No, nazwanie jednostki, mogę nazwać ją. Jak się nazywał kot tej Karoliny? Kapitan Bagieta, tak? Kapitan Bagieta, tak. O kurde. Dobra, nazwałem tak właśnie moją jednostkę zwiadowców, Kapitan Bagieta. Kapitan Bagieta z psem. Zaraz tu trzeba będzie zbudować jeden... Aha, dobra, już wiem, co tu zbudujemy. A może nawet kupimy? Zobaczymy. To jest jakieś opóźnienie. Zarkox. Trochę jest opóźnienia, trochę jest. Wypowiedz Gorgo wojnę, ona po trzech turach uzna, że masz duże jaja i zaproponuje sojusz. Potwierdzone info. No! No! Nie uzna. Przyjdzie do mnie i powie: You have big cojones, my friend. Cojones. Znaczy, ja bo już tu zacząłem pracować nad tą technologią, chciałem zmienić w sumie. A, bo to się już tutaj ten... Dobra, no niech będzie. Musiał te wykupić tutaj. Miał kupić wszystkie, zobaczmy. Zakup pola, ile by mi wynosił. A, bo nie skończyłem tury. Teraz to ogarniemy. Jeszcze ludzie, którzy tura. Nie znajdują czasu na rekreację, będą prędzej czy później musieli znaleźć czas na chorobę.
Udogodnienia z rozrywki. Mhm. Dwie wyspecjalizowane dzielnice. To na razie nie mam tego. Tego nie używam w sumie. Może damy sobie na razie w ten sposób. Miałem jeszcze jedno miasto założyć. No właśnie. Muszę się wziąć za to. Dobra, zobaczmy co tu mamy. Z plus nauki. Plus 100% zbrojenie. Wow. Wow, zamknij mordę. Wow. No i teraz to mamy tutaj, proszę bardzo. Trudnijmy sobie pana. Niech więc nie umrę, niechwalebnie i. Jej, mam Iliadę, napisałem. Homer napisał Iliadę w Królestwie Kongo. Co to do mnie ktoś pisze? Co to ma być? Niby mi stream padł? Tak, padł. What the fuck? Może jak się, kochanie, robiło to, żeby mój kupiec wybrał miejsce celowe? A wybierasz miasto i w górę a, masz rozpocząć. A, faktycznie, dobra, okej, okay, nie ogarnęłam go. Zamknij się, no kurde, kocie, durny, no! Psi! Szczelę cię zaraz przez łeb, to zobaczysz. Kurde, no co ten kot? Ja nie wiem, co go zaatakowało. A jak cię wypuszczę, kocie, i nie pójdziesz srać, tylko pójdziesz po domu, kurde, coś robić. Zabiję. To cię zniszczę. Nie, dobra, brzmi rzeczywiście jakby, kurde, mu się coś chciało. Kociego idiotę. Kurde mać. Kurde panie. Przepraszam. Wbiłem ci rękę. A przepraszam. Ja już kończę. Dobra. Co za durny kocisko. Kot strumień wyłączył. Nie, kot jest po prostu debilem i non-stop, kurde, miauczył. Czy pismo? Czy ja mogę jeszcze jedno pismo zmieścić w moim mieście? Szczegóły miasta. Gdzie mogę zobaczyć moje wielkie dzieła? A, dobra, tutaj są. Rzeźba po... Tekst. Czy tekst mogę jeszcze zmieścić? Jeden. A to ja myślę sobie do amfiteatru włożę, po prostu będzie łatwiej. Odyseja! Iliadę i Odyseję teraz. Nice, wielkie dzieła. Dobra. O kurcze. Ciekawe komu teraz następnemu wypowie wojnę, bo już Lawentę podbiło. Naprawdę? Co za chora maniaczka. To jest Killary Clinton. Przerąbana kobieta. O cholera, ile ona ma tu jednostek w ogóle. Dzielnica biznesowa. Szlak handlowy plus jeden, dzielnica biznesowa. Centrum miasta, amfiteatr. Osadników. Dobra, no ja na razie pokojowo tutaj staram się, kurde, żyć. Ale zaraz będę miał housing problem. W sumie ja nie wiem, jak zażegnać ten housing problem. Musiałbym tutaj... Dobra, dwie tury i zaraz będę musiał inżynierię tutaj zacząć robić, masakra. Dobra, damy jakoś radę, myślę. O, po prostu obóz barbarzyńców tu stał opustoszały, sobie go wziąłem po prostu. Zbrój się. No, na razie staram się być okej. Okay. Na razie jest okej, okay. Nie jest aż tak tragicznie. To miasto jest w ogóle tragiczne. Szok i niedowierzanie, jakie to miasto jest pokczamp nudne. Jeszcze tu mam barbarzyńców, kurde. To karta, broń mnie.
A dobra, nie zabijałem barbarzyńców. Ty, ile tutaj pereł jest na wybrzeżu, patrzcie. Bo nie, ile ty masz miast? 6. O. Wow, ja mam 2. No już wiem, że muszę zacząć budować miasta. Mam lokację na 2 miasta, dobre, więc... Tu może coś jeszcze... Ja zawsze przed 50 turą chcę wszystkie miasta wypuścić. Później będą coś rosnąć z jednej strony, masz rację. To jest dobry pomysł, ale go nie możesz skończyć teraz. Ale ta muzyka taka Kongo normalnie. Czuję się, jakbym był w super państwie Kongo. A już wiem, czemu czas taki długi był, jak ostatnio graliśmy ten multi. No. Na tury, bo ten czas tury zależy od tego, ile masz właśnie tych... Ty, ktoś zbudował piramidy? Nie mam pojęcia. Ty, ktoś mi piramidy zbudował, no co za koleś. Borgo. No nie wierzę. To jest bestia po prostu. Też robiłem. No ale ja za turę miałem mieć skończoną. To ja tak miałem w ostatnim, nie. Ale się tylko porobiło. Może to miasto jest takie mech tutaj. To jest najgorsza chyba decyzja na miasto, jakie miałem kiedykolwiek. Może tam z czasem się coś zrobi, ale... masakram. Dobra. Ej, teraz zauważyłem, 39 tura i 3 miasta, co tu się stanęło? No, spokojnie, jeszcze to zrobimy. Chcę sobie kulturowo na razie tutaj trochę ogarnąć sytuację. Choć z Gorgo tutaj to trochę nie powalczymy, bo ona tam to jest taką kurde bestią po prostu. Kulturową bestią, jest szok. Dum. Dobra, Mr. Elite i gonił. Najgorsze, że tutaj mnie zaczną atakować. Tu mam na razie 4 miejsca. 3 są. Kurwa, jest zjebany. Gdybym miał ponownie rozpoczęcie. On jest jakimś pojebem, autentycznie. Ja nie wiem, co mu jest. Jest kurwa durny. Przepraszam za słowa, ale. Wo, jaki atak na mnie! Blitzkrieg! Kurde! Wojacie, wracać tutaj. Ty na razie stój. Nigdzie nie idziesz, jak tu mnie atakują. Ja pierdyle, co tu się dzieje w ogóle. O, lisy tu są. Ty, ale Blitzkrieg na mnie się ruszył. Ja cię nie wytrzymam. Weź mu przez łeb szczel czy coś. Dałaś mu dzisiaj jedzenie? Oczywiście, to 2 razy. 2 razy? No to nie, no to on nie może jeść już tyle. Będzie tyle jadł grubo z pieprzem. Zamknij się. Ale on w ogóle jakiś dostał szału. Ściście tego kota, no ja go zaraz pójdę uduszę. Zamknij się. Podejdź, co teraz za pod drzwiami, kurwa, no zajebię mnie, nie? Weźmy przez łeb szczel, kurde, jeszcze. Mały kurwa. Przycisk mute. Na kocie. Nie, bo on łasi, kurde, i później dziecko budzi. Spierdol, chcesz? Oddam ci cyganom. Zamknij się. Ja pierdylam. Kurwa pod kołdrą. Przeżyłem wiele straszliwych rzeczy. Co? Uduszę, no. Nienormalny jesteś. Normalny kot się tak nie zachowuje. Bardzo brzydko. No, nie chcę tego, tylko chcę to. Trzeba się bronić, bestii kodo. No ten kot jest Johnny taki dziwny. A to jest dobre pytanie. Jedzenie tu miał, tyle od groma dzisiaj. Co tu mamy?
Dobra, tak to zrobimy. No to teraz ja mam Blitzkrieg w ogóle na chacie, więc jest nieźle. Zobaczmy, jak tutaj moje ten ustrój. Zobaczmy tutaj. Wielki naukowiec. Dobra. Okej. Okay. Cześć, się namili, jojo. Może w końcu, gdyby go nazwali, to byłby normalniejszy. Jest bezimienny i tyle, no jest imię. Koniu, kończysz? Już. Wstawiam te dykstrykty. Dykstrykty? Jakbym miał kota, to bym go nazwał Cezar. Super, bo by było takie. No stary. Lepszego jeszcze nie. Benivi Divici. Benivi Divici. Jakby się legnął, to i naros. Goniu, kończ. To by kurde normalnie wino płynęło po prostu z kranów, jakby się położył. Johnny Walker. Gryński mi się przesunął. Przepraszam. Bo ten kot jest durny po prostu. Dlatego. Goniu, kończysz? Zwali na kota. No nie da mi kurde zrobić. No dobra, czekaj. W następnej turze zrobię. A jeszcze. A jakie ma imię wpisane w rodowodzie? Idiota. Jest debilem. Głupi kot. Dobre imię. O kurwa, tylko nie district, jebako. O, jak on mi district splądruje. O nie. O, udało się. O, zginam jedenastkę, fajnie. Dobra, zatrudni. W sumie zmienimy miejsce, przenieść do innego miasta. Tego przesuniemy. Gościa zostawimy, wybierzmy produkcję. Kurde, no to muszę jakichś dzidowników chyba zbudować, bo to masakra jest z nimi. Najlepsze imię dla kota to pies. Brzmi fajnie. Nie wiem, najlepsze imię dla psa to siat. Miał mindfucka. Przerąbana sytuacja z tymi barbarzyńcami tutaj rzeczywiście. Kurde, jak oni tą kawalerią wjadą, to nie pogodosz. Nie pogodosz. Nie daliście mu imienia, żeby nie było jak Wiedźminie z porońcem. Nie, no nie, on ma imię, no. Normalni ludzie sądzą, że jeśli coś nie jest zepsute, nie warto tego naprawić. Tylko nie dystrykt, kurde. Tylko nie dystrykt. Nie. Nie rób mi tego, tylko nie dystrykt. Zobacz, co tu możemy zrobić. Tutaj ta dzielnica z akweduktem musi nam się przydać. Tutaj będzie dobrze. Rycerz tam był. Wspaniały bardzo chwat. Co kiedy pierwszy raz na grzbiet wierzchowca wsiadł, pokochał szczerze honor, uczciwość i męstwo. Wolność. Opowieści kanterberyjskie. No nie wiem. No dobrze, dobrze, niech będzie. Tom, 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 tom. No weź tutaj automatycznie się zwiedzaj, kurde, po prostu i tyle. O nie, anuluj, automatycznie zwiedzaj, dobra. Ale przerąbane mam tutaj. Mamy przerąbane. Jak on mi tutaj splądruje dystrykt, to będę miał takie pepperoni. Pissing pepperoni? Pissing pepperoni, dokładnie.
Teraz turydwany, kurde, muszę na nich wyjechać, bo to masakra. Choć na nich to dzidowników bym potrzebował. Wojownicy na kawalerię. Jest przerąbane ty. Że mnie tu poskładają jak scyzoryk. Gonił im Mr. Elite. Oni gdzieś tu muszą się gnieździć, wiecie? Tu. I tu trzeba to zniszczyć. Tu muszę postawić XP. Proszę bardzo, zanim Erywan się zacznie, kurde, tutaj rzucać. Tutaj to sobie przejąć i tu coś, nie wiem, coś się wykombinuje z tego miejsca, no. A dopiero teraz włóczników mam. W sumie to obróbkę brązu mogę wziąć o wiele szybciej. Elite, come on. Tak gonimy na TS-ie, co cokolwiek. Ale może na streamie jest, wiesz. Rest in pepperoni, no kurde, no to pepperoni byłoby mocno. No przy to procarze, goście z procy strzelają, a tu konie na nich wjeżdżają w armorach. No widać, że to kurde Kongo, no widać, to jest roleplay Kongo. O, wow, ale mnie pojechali. Jest lustrem formy, sekret niezwyciężony. Dobra, weźmy się tu, ufortyfikujmy się, tego zestrzelmy. Dobra, połatani. Nie, ten co niech tutaj po prostu siedzi. Teraz tu wróci. Jeszcze tutaj dajmy. Zmieńmy miejsce pochodzenia. No to zaraz. Bierzmy produkcję i tutaj myślę, że tej produkcji byśmy musieli dać sobie osadnicy. Następna tura. Let's go. No, że ta Sparta się rozrasta, masakra. Rzeźba, portret, pejzaż, kurde, tekst, muzyka. God, ile to jest tych rzeczy. Zobaczmy, jak tu mamy. Pisarz, artysta, muzyk. No tu nic nie zbuduje takiego. Brońcie się! Dobra, jakoś się udało gościa pozbyć. Tym tutaj musimy się ufortyfikować do leczenia. Tym pisarzem, czy ja tego pisarza, ja sobie chyba tego pisarza na razie zostawię. Na razie sobie go uśpię po prostu. Tym gościem wrócimy sobie do miasta. Teraz trzeba będzie coś wykombinować. Tym zwiadowcą tu pójdziemy po prostu. Tu zwiedzimy te tereny. No, tak to jest. Co tam, Eryku, piszesz? Co za dyskusja jest? Kiedyś miałem bana, bo Flamey na streamie wyzywał Drenor, a ja powiedziałem, żeby tak nie przeklinał, to mi dał bana proste. O, wow. Że robi lekko krótkie odcinki o kontencie, ale to było bardzo miło, ja Flamey'ego bardzo lubię. Serio? To kurde, ale jakie tu rozmowy są? Flamey'ego, pamiętajcie, Flamey'ego nie można, Flamey to jest artysta. Tego nie można tak traktować. Flamey jest artystą. O jacie, teraz ta expa tutaj nabiera koloru jeszcze, jakbym tutaj to postawił jakoś. Było fajnie. A koło możemy tutaj wierzyć? Tylko to jest kolejny pisarz, masakra. Tych pisarzy, to ja mam tutaj tyle. Zakup. Gorsze, że dzielnicy nie można zbudować. Dzielnicy już, znaczy mogę, ale... Nie no, czekajcie, nie? To ja tu muszę przy dzielnicy z akweduktem zbudować. Bo to tak się nie można po prostu i tyle. W sumie to mi najbliżej byłoby w tym. Mogę tu wysłać tych moich delegatów, po prostu byłoby spokój.
Byłby spokój, dobra, ufortyfikujmy do leczenia. Nie, bo nie chcę sobie zaspamić tych tutaj właśnie. Pośród kwiatów tylko ja i mój kielich. Samotne picie w świetle księżyca. Piękne dzieło. No bo ja będę miał same księgi tutaj. A, bo te księgi mogę przekładać później. A. Dobra. Stawmy sobie to tutaj. A, zobaczmy, jak to tu wygląda. Jest monarchia, punkty wielkiego kupca, naturę. Muzeum sztuki, o. To jest fajne. A, tu w gildiach jest ta mbanza, dobra. Już rozumiem. Nieźle. Jak się skończą pomysły, to powiem, żeby zrobić coś z Matim, coś o HS-ie. To była prawdziwa komedia. Tylko szkoda, że to była jednostronna komedia, gdzie to ja byłem tą komedyjną stroną. Nie no, ja to nie jestem stworzony do Hearthstone'a, więc... raczej podziękuję. A ci osadnicy zaraz tu wyjdą. Świetnie, bardzo świetnie. Tu z dołu raczej nic nam nie grozi, aż tak bardzo. Choć fajnie, bo w Erywaniu wtedy jakbym miał trzech, to by mnie lubili za bardzo. Raz coś ogarniemy. No musimy przede wszystkim tutaj obróbka żelaza, to jest spoko. Nago mbemba. O, wszyscy czekają na mnie? Czemu na mnie? What? Dobra, już jestem. Język Grecji stał się celem wojny wypowiedzianej przez Arabię? Marta, ty wypowiedziałaś wojnę? Nie chcę, cichutko. Co ty gadasz, że ty wojnę, Gorgo, wypowiedziałaś? Ale w pierdol dostaniesz. Nie Gorgowi. Gorgo. To jest Grecja. To jest żona Leonidasa. Tak, 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 tak. Tak, tak, nie, nie bądź się. Ja to tam najebię jej. Tak to jest z tymi wojnami. Czasem przez przypadek się wypowie. Ale nie było specjalnie. No lepiej tam to spróbuj zażegnać, żeby nie było kurde przypałnu. Nie wiem, no jakoś musisz z nią porozmawiać. Porozmawiaj go jak z kobieta z kobietą, słuchaj. No właśnie z nią się ciężko gada, jest powolona strasznie. No jest. Być kobietą, być kobietą. Nie lubię kobiet. No. Dobra. Gzuklę na Nexus oczekamy. Te szlaki handlowe takie ubogie. A my z Wytrychem gadamy też poza streamami, więc... A tam. Trzymaj się, Wytrych. Pa, pa. No. Uważaj, bo ci się pojawi Flamey w Kongo, wielki artysta. I będzie wielkie dzieło, maszynima. No, zobaczmy. Każde miasto trzyma plus jeden kultury za... specjalizowaną dzielnicę. To jest spoko. Opsa. Teraz żeśmy dostali trochę kulturowy buścik, fajny. Podoba mi się. Te gildie byśmy musieli zbudować. Ale z drugiej strony ciśnie mnie tutaj. Tak, chyba to zrobię po prostu. 4. Zbuduj 6 farm. Ja pierdolę. Też sobie feudalizm robisz? No. Dzielnica biznesowa, rozrywkowa. Udogodnienia mam całkiem dobrze. Biznesowa, plus jeden szlak handlowy. Że kampus mógłby mieć fajne te ulepszonka. I tu kampusa sobie postawię, dobra. Niech będzie campus. Campus City. Dobra. 7 tur tam będą mieć. O kurde, znowu się zaczyna. Blitzkrieg, nie. Uciekać. Oni lecą znowu na mnie. Trzymać szyk. Trzeba bronić bestii Kodo. Boże, ktoś zada mi pytanie. Jak myślisz, co by teraz było, jakbyś nie poznał Marty
chyba coś w końcu musiałbyś zmienić. Ale co musiał zmienić? Co jest we mnie nie tak, że musiał zmienić? Twoją mordę. Swoją mordę, no. Byłbym wiecznym gimbusem, no. Marta sprawia, że leciutko, ale tylko tak leciutko dorośleje. Letko. Leszko. Ale dalej jestem z Nekim Nexusem chyba. Chyba. Niestety. Na gomu bęba, kurde, chcę przerobić moje jednostki wojowników, bo widzę, że naprawdę ja pierdzielę bronienie miasta, to jest przerąbana sprawa. Ale gram raczej defensywnie tutaj. Staram się nie ten... jakoś nie ogarnieć aż tak bardzo. Sam się nie zrobi. Dobrze, Celestial. No, siedzenie w starym domu i nagrywanie non-stop. Już siedzi w domu? Już siedzę w domu i nagrywam non-stop, więc o co chodzi? Tak nowym. Kupmy sobie coś tu za tym. Kupmy tutaj. My są pałkarze. Wiecie, zmienimy może tutaj. Niech sobie ta kolej stanie z boku po prostu. Budowniczowy sobie kupimy. Ja nie wiem, ja to farmę muszę zacząć budować, bo my tak, czekajcie, zobaczmy jak tu mieszkańcy są rozłożeni. Aha, będę muszę skończyć. Mieszkańcy są porozkładani w ten sposób. Tutaj ktoś pracuje. Tu nikt nie pracuje. Czemu nikt nie pracuje? O, tak to musi być. W tej dzielnicy ktoś ma cały czas pracować. Napisał, że w starym domu. No w starym domu, no. Ja wiem, no. Znaczy, no nie wiem, co bym zmienił. No, to trudne pytania. Wiecie co? Wolę się nie zastanawiać. Wolę się cieszyć, że jest jak jest. I mam fajną, ładną, piękną kobietę, która jest super i w ogóle dobrze gotuje i w ogóle jest fajna. I w ogóle dzisiaj zrobiła dobry obiad, który mi smakował. Bez mnie to byś sobie nigdy nie poradził. No, bez Gonia to w ogóle. To szczególnie bez Gonia. A tak naprawdę to nie zdążyłem ci powiedzieć, że bardzo dobry obiad zrobiłeś, Marta. Tak, dziękuję bardzo. Proszę. Dobra, dzielnicy, tutaj to. Okej. Okay. Plecy zrobili taoizm. Dobra. Tutaj te tereny są średnie. Dobra, tam jedną ekspo muszę najpierw postawić. Niech sobie ty zaśnij w mieście, stój artystą. Jak robić te obszary mieszkalne w ogóle, bo nie wiem. Obszary mieszkalne, to musisz mieć... One bardzo późno się odblokowują. No dlatego przy wodzie trzeba zakładać, wiesz? Ale, no. Ale pierwszy to spichlerz daje ci obszary mieszkalne, drugie w technologii powinnaś mieć, dzielnicę z akweduktem czy coś takiego. Powinnaś mieć też takie coś. Tu założyć miasto? No dobra, no niech se będzie takie. Będzie słabo rozwojowe, ale jakieś tam miasto będzie zawsze. Chyba, tu bym tak walnął, ale to tak. Takie miasto pomiędzy? Nie. Nie wiem. A tak w ogóle zapomniałem ci powiedzieć, że bardzo dobre obiad zrobiłaś, Marta. Takie tam plus 5 do repki. Ale co ja ci robię, zrobiłem do obiadu, nie pamiętam. Jak ty nie pamiętasz? Nie wiem, co robię. Zrobiłeś dobre jedzenie, przecież zrobiłeś ten. No co ty, no zrobiłeś rybkę przecież taką dobrą. Każdy obiad jest dobry, jeśli nie musisz go robić sam. Wow, zapomniałam. Boże, ile mam tych kurwa artystów, ja pierdolę, ile mi tu się robi tych kurde narcyzów. Okay. Mogę zrobić bibliotekę? Na razie przyniosę go do innego miasta, niech sobie tutaj siedzi, po prostu kampią. Żeby Gorgo tutaj nic nie ten... O, taoizm, rzeczywiście oni mają taoizm. What the fuck, skąd kurde kong... oni mają taoizm, co to ma być? Zrobili.
Jaką nacją gram? Ja gram, słuchajcie, tutaj takim murzynem, tak on wygląda. Ja daję fufu, jestem Mwemba Nzinga. No. I jestem gram Kongo. I teraz jestem Republiką Kongo w sumie. Z jednej strony. No kurde, elit chyba wie, co się szykuje. Ale co, bro, że ty będziesz atakował? Nic, nagle mu 8 koni pod granicę podjechało. Coś zmienia trochę tą linię frontu. Ale to ty mu podjechałeś, tak? No. No zobacz, nie za blisko. No to kurde. Coś czuję, że wojna będzie. Rydwany mogą awansować, ale na razie nie chcę awansować. Zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o wygraną. Przez dominację. Dobra. W demokracji głosujesz niczym hrabia. W feudalizmie głosuje wyłącznie hrabia. W demokracji głosujesz niczym hrabia. W feudalizmie głosujesz wyłącznie hrabia. Hrabia, Boże. No to grubo. To jest fajne w sumie. Na razie zostawię sobie to. O, oni znowu rajda mi robią, co za kutachy. Ale ja tu na was się przyszykowałem prawie. Kupuję włóczniki, kutasy. Teraz zrobimy sobie XP. Tutaj sobie budujemy powoli. No, coś z tego miasta jeszcze będzie tam. No, trochę późno, ale będzie. Ale cecha na obiad zrobiła mi. W tym momencie Nexus oblał się zimnym potem, bo on nie ma pojęcia, jaki był ten obiad. Powiedział tylko dla repki. Nie, nie, zjadłem bardzo dobry, to był dorsz czarny. Wiem, bo już kupowałem. Wygooglował. No, że ci włócznicy sobie dobrze poradzą. No nie, no włócznicy to tu pozamiatają. Kurpa. Elit, gonią, kończcie. Jeszcze jedno miasto by się przydało. Kurde, im więcej dzielnic, tym lepiej tak naprawdę. Kurde, tutaj trochę golik spadł, trzeba będzie zaraz podreperować budżet. Zobaczmy, jak to wygląda. Boże, kurde, jak ja tylu artystów zaraz będę miał, że masakra. Pisarz, artysta, muzyk. Dlaczego inni goście mi się nie pojawiają, tylko kurde pieprzeni artyści? Bo masz pewnie... karty artystów. Ktoś tak. Masz tam porobione, na przykład ja mam raczej naukowców. Dobra. Artysta niech sobie napisze wielkie dzieło. Czy coś tu jeszcze może zbudować? Zaraz będę mógł budować tartaki, dobrze. W końcu trochę produkcję trzeba będzie ruszyć, masakra. Czy to tylko twój playstyle, czy w Civ 6 idziesz głównie w rozwój i olewasz barbarzyńców, w Civ 5 zniszczyło się i obozy szybko? Znaczy, no, ten obóz jest daleko i oni po prostu robią takie wypady, ci barbarzyńcy. No, ja akurat gram bardziej defensywnie, szczerze mówiąc, nie agresywnie i staram się tutaj osiągnąć swoje cele. Są cywilizacje, które są na przykład religijne, tak jak Marta, są gdzieś tam bardziej militarne, kulturowe i tak dalej. Więc każdy gra jak chce po prostu. No ja też nie ma elit, kurde. Na przykład gonię z elitem, to się tam leją na mordę, a ja tutaj znajduję
zabawy w czym innym. Wyobrażam sobie cały świat jako jedną wielką maszynę. Kurde, zabili mi tutaj tych gości moich. Jak ja mam stary 4 razy więcej siły militarnej niż on, no to jest jasne, że go będę atakował. No Rosja, no co zrobisz? Nie no, nie budowanie po prostu w armii. No Rosja, no co zrobisz? A ci też sobie tam idą powoli, nice. Dzielnica z akweduktem. Kurde, ta pojemność tutaj mnie. No nie, zbudowałem tą. O kurde, teraz to będzie. Zaraz to nieciekawie. Choć w sumie źle zbudowałem. Czy ja mogę z... Czekaj. Czy ja mogę zmienić produkcję? Zmienię produkcję. Tak, możesz zawsze. Dzielnica rozrywka. A czy mogę przerwać budowę danego tego, danej dzielnicy, bo ją źle zbudowałem? No tak. Zresztą nie wiem, nigdy tego nie robiłem. Czekaj. Jak już postawiam w jednym miejscu, to już tak trochę raczej kalapita, tak? Aha. Zarkox, to zależy, to zależy. Najlepiej lecić versatility. Drugiem powiedziałbym mastery. Głupi, no pewnie myślę, a będę super wyglądał, wbijam 98, idę po broń artefaktą, a tu key, two hand. Thanks Blizzard za zlewanie koncepcji. Jak to, Eryk? Co ty kurde pieprzysz? Przecież to jest so much Warcraft 3, co ty gadasz? Na głupoty. Ja nie mogę zmienić teraz tego, ja pierdyle, źle zbudowałem tą dzielnicę, masakra. Chciałem ją tu zbudować, bo to byłoby szlakiem handlowym by szło. No nic, mówi się trudno. Dobra, kończycie turę? Goniu? No. Ciężkie tury. Potrzebuję więcej miejsc na wielkiego tego. Są na artefakty. Na artefakty to potrzebujesz tego. Też mam więcej wojska niż ta. Niż ta wasza dupeczka. Gorgo. Będzie jeszcze ten... Ja pierdolę, wielki artysta znowu, nie wytrzymam. Dobra, założenie miasta. Kwango. Nice. Kwango. Jak trochę produkcji. Super. A niech się rozrośnie, zaraz produkcja będzie. To niech sobie tutaj może. To jest całkiem dobrze. Nic z akweduktem. Na razie może zacznijmy od pomnika. A, to jest wielki artysta, dobra. Ziemskich to jest religijne. A, czy ja mogę wielkie dzieło religijne dać w dzielnicy świątynnej? Nie wiem, będzie ci się pokazywało tam, jak masz taki... Tak, wiem. Tam to... Dobra. Dzieło religijne. No dobra. No nieźle. O kurde, gościu. Mystery dostaje w pierdziel? No on już stolicę traci za kilka tur. O wow, no to grubo. No ja teraz będę miał 10 miast. Goni naukowo zwycięża? Ja teraz będę we wszystkim zwyciężał zaraz. Jak ma tyle miast, to oczywiste, że w naukowym zwyciężu.
No, tak spawnił te miasta, kurde, dosyć mocno. Jakiego artysty naliczam się odrębnie, jak muzyka i pisarza? No właśnie. Tak to jest, tak to jest. Co ty wersa zgubisz po drodze? 2% wersa. Jak można mieć 2% jednego tego? Nie. Że nie jednej statystyki, chociaż jakiejś takiej bezużytecznej. No właśnie, to muszę zmienić. Tak. Dobra. Oszczelajmy typa sobie. O kurde, jakbym to mógł... Marta pływa sobie z boku, patrzy. Jak umiera. Kolega. Troszkę. Dobra. Byśmy tutaj zrobili. Porobione. Let's go. Widzę, że nic się nie zmieniło. Gra odwróciła się od piątki o 180 stopni. Mimo, że wciąż najbardziej liczy się technologia. No, technologia jest OP. Technologia... Ale nie, w pewnym sensie technologia zawsze jest najważniejsza. Teraz no, produkcja bo jest one najlepsza. Jakby dają ci. No tak, ale technologia daje ci nowe rzeczy, nie? No to jakby nie patrzeć jest ważne zawsze. Nie no, nie chodzi na czym się skupiasz. Nie skupiasz się na grze, żeby mieć jak najwięcej nauki. Skupiasz się, żeby mieć jak najwięcej produkcji. Zależy jak chcesz grać. Ale to właśnie chodzi o to, że się nie opłaca inaczej grać niż na produkcji. Każdy ma swój playstyle. No ale nie każdy dobrze działa. No ja teraz typa po prostu na rekce tak, dwie jednostki straciłem, on stracił chyba z 10. Wiesz, to zależy czy jesteś agresywny, czy raczej pasywny. Pasywnością się nie da wygrać w szóstce. Po prostu ktoś dojedzie. Ja tam nie gram, żeby wygrywać. Gram, żeby sobie pograć. Każdy z tego jakąś przyjemność. Dla mnie przyjemność to zaraz, kurde, jak Nexusowi wjadę do stolicy. Jesteś na zachodzie, nie? No szukam go jeszcze. Chyba poszukasz, jak dopiero do tego dojechałeś tam. Do Niemca. Koleś stanie. Rozłożenie w miastach, jak to wygląda tutaj? Dobra, to trochę produkcji trzeba będzie dać. Dobra, okej. Dobra. Też sobie tak zawsze tłumaczę. Ja nie gram, żeby wygrywać. Kto by się takim czymś przejmował? Proszę cię. Proszę cię. Zero przejmowania się, panie. Dobra, Marta jeszcze? No już, chwileczkę. No. Jakie ty masz tam trade na tym kurde Piotrze? Znaczy trade nie jest jakiś super mocny. Mam religijną dzielnicę, której w ogóle nie używam, bo jest słaba. I na tundrze pola dają mi wiarę, którego też nie używam. Jedyne co będę używał to tych. Kozaków. Na to trzeba poczekać. Kozacy to chyba najbardziej zepsuta jednostka. Są tak mocni, że ci mogę, wiesz, z jednego końca mapy na drugi przejechać, bym już miał dwie technologie do przodu i tak się kozacy rozjadą. Serio? No, oni są strasznie broken.
tylko że najpierw trzeba dotrwać do tego lejka. Jak to są kozacy? W końcu kozacy, no, kozacy. W końcu kozacy, no właśnie. Na poroże. No. Nie wiem, miałam strasznie późno te jednostki swoje, te ulepszone. Nabiłbym takiego kozaka na pal. Takiego z Zaporoża. Pytam, czy my jeszcze będziesz to robił? Przepraszam, już. No, moje Kongo, kurde, se śpiewa zadowolonym. Spokojnie, gry, spokojnie, spokojnie. Się, czy będą to artyści od portretów, rzeźb, czy pejzaży. Za tematyczność muzeów dostajesz busty punktów kultury. Okej, okay. Muszę w takim razie to ogarnąć. To jest w ogóle kompletnie taki game dosłownie, gra w grze. Ustawianie tego wszystkiego. No i ten tutaj kolej wróci. Zobaczmy, co tu możemy zrobić. Targowisko. Wielki kupiec. Dzieło sztuki, a tutaj mogę tylko jakieś... Ale dzieło sztuki weźmy sobie tutaj. Co znaczy plądrowanie drogi? To możesz zniszczyć po prostu drogę, żeby nie będzie korzystna. Ale jak masz swoją drogę, to swojej drogi nie niszcz. Dobrze. Nie da się chyba swojej. Da się. Było dziwne. Marta właśnie splądrowała. Bo właśnie sobie splądrowałem drogę. Nie, nic nie wiem. Dobra. Let's go. Tego tutaj muszę budowniczego wysłać. Dobra, wyślę go tutaj, niech se idzie, panie. Panie, leć tam. Dobra. Ile ta gra już trwa? No już trochę trwa. No to jest właśnie, to jest cifka, że ty możesz tak po prostu klikać, coś tu się dzieje po prostu. Jest jak fajnie. W sumie jest większość fajnie. Strategii. Co klikasz się dzieje, super. To jest raczej... Strategie są raczej dłuższymi grami. Kurde, muszę zacząć tutaj. To jest garnie. Pierwszy rok naszej ery. A przynajmniej teraz był. Dobra, kończysz gonił? Już sekundę. Następnie to, że stolicę mu zabieram i będzie dalej objazd po mapie. Du, kumbaya. No ja mam taki kurde, taki wesoły kurde murzynów. Muszę tych budowniczych to nabudować, bo to jest masakra. Muszę poulepszać te pola wszystkie. Budować budowniczy? Tak. W końcu tutaj coś zacznie się kurde dziać. Bo co tu artysta robi? Co za koleś? Wracaj do miasta, co za typ. No i tyle. Były Niemcy, nie ma Niemiec. O wow, no to mamy po koleżce w grze jednym. Czy ja słyszę GG w tym momencie? Czy ja słyszę GG? GG, dzięki za grę. Ale że Niemcy przerąbać z Rosją? To masakra. Dobra, no gonię tutaj. Trochę poleciał, nie powiem. Agresywny chłopak. Mówię teraz w kozaków i jazda do was.
Jeżeli jesteś na drugiej stronie kontynentu, to trochę ci zajmie, żeby tutaj dojść. Do której gramy? Nie doceniaj mnie. To mogę... Czy ty powiedziesz, że nie doceniaj mnie? Nie doceniaj. Wtedy double, kurde, trouble. Nie doceniaj? Gonił skromny chłopak. Do północy gramy, tak? No. A to kończy te tury, kurde. Mam nadzieję, że nie upadnę do tego momentu. Nie, no niestety to jeszcze Marta na mojej drodze jest do ciebie. Dzięki. Cześć. O kurde, ty. Co jest? Zajebał mi 11 za koleś. Moi budowniczowie. No zagraj, powiem ci budowniczowie, będę uciekać, to będziecie. No tu rzeźba rzeczywiście, czy można pominąć? Dobra, rozumiem, okej. No, czekaj pani. Kartystów mi się narobiło. Ma jedną turę do zrobienia, dobra. Myślę, żeby tutaj budowniczego jednego kupić w sumie. Może ten gold jakoś tutaj... Wojnicy, łucznicy, ciężkie rydwany budowniczowe, dobra. Trzeba poupgrade'ować tu zdecydowanie. Kurde, ja zmieniłem tą doktrynę, tylko teraz to już chyba nie mogę za bardzo. Że budowniczowe mają kurde dodatkowy jeden ruch, bo to jest masakra. Dodatkowe dwa chyba ruchy. Nie wiem, czy to mogę teraz zmienić, czy nie mogę. Bartok zadał pytanie, nie masz w sumie czasem ochoty w Overwatcha pograć, bo w sumie to dosyć porzuciłeś tę grę. Ja tak mam, jak kurde jedna gra jest zbyt wymagająca, to później tak jest. Nie możesz tak po prostu. To w sumie nawet nie było pytania. No. Nie było znaku zapytania na końcu. Cały dzień. Nie możesz tak po prostu aresztować członków gildii złodziei. Przecież zajęłoby nam to cały dzień, Terry Pratchett. No nieźle. Uwielbiam Terry'ego Pratchetta. No, Terry Pratchett jest zajebisty. Szkoda, że niestety już nie napiszę następnej książki. Nie mów tak. Nie napiszę. Wiem, cichutko. A wykonalne. Wiem. Ale nie musisz przypominać. Kurde, on mnie tutaj bierze, żeby mnie zabić. Tartaków nie mogę w lasach deszczowych budować? Nie. O, to jest logiczne trochę. No nie no, co ty stary, jak logiczne, no, tartak stary w lasie deszczowym? Logiczne jak kurde stary, jak liczenie. Tak. No tak. Dobra. A w ogóle a propos Pratchetta, to fajne wyszło. No się wychodzi cały czas, jest taka seria. W twardej okładce. Książek. Bardzo ładne. Danie. Polecam. No tutaj kurde trochę miejsca nam zaczyna brakować, ale nie wiem co mi tu zbudować, szczerze mówiąc, żeby trochę to miejsce polepszyć. Może tutaj byśmy zmienili troszkę produkcję. A dobra, mogę zbudować to, dobra, nieważne. Okej. Okay. Czytasz czat? Tak, czytam. Dzień dobry. Co sądzisz o nowej dziewczynie na Jarok, pani Lempiang? Nie miałem okazji poznać dogłębnie. Ha, ha, ha.
Nie, no tak serio, nie miałem okazji poznać, więc nie wiem, nie gadałem nigdy aż tak i w ogóle właśnie nic. Do mnie dotarło. Bo potem za ha ha ha. Kolejna tura. No dobra, tutaj mamy miedź, teraz możemy sobie wziąć dodatkowy zasób. Trzeba będzie go spożytkować zaraz. Kurde, łepanie, trzeba nam więcej szlaków handlowych w ogóle. O Jezu, jak tutaj mi wlecą to miasto, to będzie nieciekawie. Co tą galerą mogę robić? Pływać. Tylko? I atakować inne statki. Galera to jest więcej. Jest po prostu bezużyteczna. Znaczy za tematykę tutaj też można dostać bonus. A gdzieś ja mogę zobaczyć ten? Niech więc nie. Te tematyki danych ten? Amfiteatr? Znaczy nie wiem. Bo za tematykę za można dostać coś. Tam jest coś takiego. Organizuj wielkie dzieło. Niech więc nie umrę, nie chwalę pośród wach. Są dostateczne. Dobra. Kończycie? Mhm. Jak tam Nexus? No całkiem dobrze, no zaraz tu będziemy musieli... Jestem niezbędny nie żyć. No. Goni już tam wchodzi w ciebie? Tak mówiąc dziwnie? Tak. Już cię atakuje? Nie, ale obchodzi mnie dookoła. Widzisz, no Rosji nie można ufać, kurde. Jak pies węszy ofiarę. Zwycięstwo przez dominację. To jest przerobane, bo kurde, ta dominacja to jest... Dominacja kulturowa, zwycięstwo jest mega trudne. Komu by się chciało kulturowo w 300 tur wygrywać, jak można zdominować w 100? Nie do końca. O ja pierdolę. Żeby zdobyć achievementa chyba tam jest, są jakieś za każde zwycięstwo inne. No to ja już wiem te wszystkie achievementy, ale poza tym to... Już mogę atakować? To jest tak denerwujące to, że trzeba mieć powód do wojny. Nie jest potrzebne. Nie, ja chciałem na razie. A gdzie ty jesteś, Johnny? Słucham? Ciebie to ja w ogóle nie widziałam. No ja to w kosmosie jestem. Nie żyjesz, czy żyjesz? Nie no, żyję, oczywiście, że żyję. Nie zazdroszczę. Żyję i mam się dobrze. Dobrze. No Goniu to nieźle. Tematyka, jeśli w jednym muzeum są same rzeźby trzech różnych artystów, wtedy muzeum jest tematyczne. Są różne, które nie można inne umieć chyba. No właśnie chciałem zobaczyć jakie są. Istnieją dwa rodzaje problemów. Wielki adres. Artysty, pisarze, weźmy artysty sobie teraz. Zobaczmy jak my tutaj lecimy. Znaczy ja lecę jednak tędy w ten sposób. Jakie teraz lecę? Łopanie, to ja musiał tak to robić, to nie na razie. Jeszcze sobie to tak. Nic z akweduktem. Usunięcie lasu deszczowego. Na razie tutaj niepotrzebny mi jest housing.
Zależnie sobie to zostawię. Dzielnica z akweduktem. Ale też nie jest mi potrzebne. Dobra, jolo. Okej. Okay. Co tu mamy? To jest dobrze na razie. Dał mi się więcej kurde tych. Kurde, no nie wiesz, że oni są na terenie mojego państwa. O, wow, jaki ja mam najazd tutaj. Fucking w ogóle u mnie jedno z miast, które założyłem, bo w 30 turze już ma więcej ludzi niż ty. Obywa, tak. Kurde, jak oni mi zaczną plądrować. W lasach deszczowych założyłem masakę. Jezu, ten obóz, te party tutaj to rajdowe jest tak przerąbane, bo oni wypuszczają po prostu po trzy... O, fuck, no i mnie rozjebali, no i koniec. No to, to już teraz mam kurde... Przegrał z tymi zberbaszyńcami. No, dosłownie. No to dlatego się wojsko produkuje. Muzyka się wbija tak po prostu w mózg. Dobra. Ale mi teraz koleś wpieprzył tak mocno, że szok. No mi też. No niestety mówię. Ja po drodze było. Muzeum Sztuki, dobra. Muzeum Sztuki, co to jest? Może tu portrety, pejzaże, dzieło. Ja nie bym Nexosa wjechał, ale go nie widzę w ogóle. A co to jest za granica tutaj czarno-biała jakaś? To jest ta Gorgo? Nie, yeah, Gorgo ma taki brązowe. A, to ty jesteś, no ten, jesteś następny, no. W takim razie. Nie wiem, czy będzie tyle czasu, bo już zostały 4 minuty. Fuck. Gorgo jest jeszcze dalej i potem dopiero jest Nexus. Czemu nie mogę organizować moich wielkich dzieł? What the fuck? Bo pewnie niedawno je przenosiłeś. To musisz odczekać kilka czy kilkanaście tur między przenoszeniem. Motyw. Premia tematyczna nalicza się podwójnie przy wystawieniu obiektów tego samego typu, lecz innych artystów. A, dobra, czyli tutaj mamy co? A, bo za Heroin Bosch to u mnie robił, dobra. Czyli bym musiał innych artystów tutaj powkładać. Muzeum Sztuki, dobra, to tych... Dobra. Okej, okay. Czyli w pałacu to się nie zmienia, dobra. Okej, okay, rozumiem. Dobra, to już wiem jak to działa. To już wiem teraz jak to działa. Ja pierdzielę, jest przerąbane. Ale mi popalili moje miasto. Moje miasto, wykutachy. Ja mam tutaj ruchów? Jeden ruch mam tylko. No nie wierzę, on mi będzie uciekał ten dureń. Dobra, w dupie go mam. Fortyfikuję moją jednostkę i tyle. A ten nawet rozrostu teraz nie mam. Mam miasto w tundrze, po prostu się nie rozrasta. I kij. A ja fajne miasto właśnie zdobyłem. No teraz jak już zaczynasz zdobywać miasta, to masz już teraz mega. A już zdobyłeś? No. Podbiłeś Martę już?
Nie no, jeszcze nie, jeszcze Mekkę ma. Właśnie tam lecę. No coś czuję, że Marta to nawet tego nie ma. Murów nie miała. Mówię, ciężko skontrować taki wjazd, szczególnie, że Marta też nie grała dużo w cifkę. Nigdy nie grałam, grałam raz przecież. No ja pechowe... chciałem kulturowo właśnie spróbować wygrać, powiem wam. Teraz pechowe rozmieszczenie. Ja poleciałem mega w ciul w tego, w kulturę. I kulturowo... Moim zdaniem się nie opłaca. Znaczy, moim zdaniem na początku zawsze powinno się w wojsko cisnąć, a potem dopiero w cokolwiek innego. Bo mówię, ty zanim wygrasz kulturowo, to będzie tura 200. A ja w tym momencie drugiego gracza podbijam. No, jak na ciebie, w tym momencie daleko, nauki to mam 62. Złota to w ogóle... Ile masz kultury? Kultury 40. Ja mam 71. Ale mówię, tutaj nauka i kultura też nie jest taka ważna. Bo masz ten... Bo masz te eureki, nie? Ja w tym momencie tak czy siak mam już eksplorację, czyli to co chciałem. Teraz jedyne co to inżynieria cywilna i mam wszystko co potrzebuję. No. Du, du, du. Koleś nie ma gdzie iść. No rzeczywiście, myślę, że to już nie wiem, kończymy na dzisiaj? Ja całkiem dobrze mi poszło, całkiem dobrze się bawiłem kulturowo teraz. To jest pierwszy raz, kiedy grałem kulturowo, więc teraz mam lekcję na przyszłość, szczerze mówiąc. Ale fajnie się gra, no moim zdaniem kulturowo powinno być bardziej takie agresywne, szczerze mówiąc, bo... No teraz dominacja goni, już ma połowę, ale dopiero powoli tutaj mam turystykę 44 i to jest takie... Znaczy najgorsze to, że Gorgo też zaczęła lecieć właśnie w ten... Trudno jest kulturowo wygrać, ej, to nie jest takie proste. Co, kończymy? Nie no, to na late game taktyka, na early game zawsze trzeba wojsko. No ja w tym momencie mam wojskowego skora... Nie wiem, to masz taki, ja to w ogóle wojsko nie chciałem, tylko skupiłem ja się... Ja mam 530 siły militarne, ja mogłem mieć właśnie spokojnie głupio. Moim zdaniem to powinno być właśnie tak zrobione, że ten, że jak chcesz coś iść, to idziesz po prostu i tyle, a nie, że musisz iść w wojsko i dopiero później się bawisz, bo... No nie wiem, no... Ale bez wojska to nigdy nic nie osiągniesz. Nie no, to wiesz, no trochę wojska żebyś miał, nie? Ale tak to kurde... Co, kończymy? No nic, no chyba kończymy. Co za gra?